Hello there. Przestań. Przestań. Co teraz będziemy robić? Stream walka z psem? Co? Ale jakbyście nie wiedzieli, mój pies to jest dogpul. On też mnie tak liże. Fajnie. 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 Możesz się teraz położyć? Możesz się nie wiercić. A. Już skończyłeś? Teraz ładnie. Ty mi zepsujesz słuchawki. Będziesz odkupywał. Nie wiem, z czego ty je odkupisz, ale je będziesz odkupywał. Dobra. Więc. Jak to się stało, że ja z 50 któregoś poziomu przeskoczyłem na 105? Co się od Janie Pawliło? Ciekawości jeszcze zobaczmy. No, kurde, dobra. No ogólnie na sam start mogę powiedzieć, że nie wiem dokładnie ile godzin grałem od tego czasu, ale gdybym miał tak oszacować, to zrobiłem to w jakieś łącznie na przestrzeni kilku dni, łącznie w jakieś nie wiem. 10 godzin? Jakoś 10 godzin mi to zajęło. I złożyło się w sumie na to kilka czynników. No, po kolei idąc. Po pierwsze, Battle Royale. Battle Royale naprawdę głównie opiera się na zadaniach. I to jest wszystko. Robicie zadania, wszystkie jakie macie, fabuła, tygodniowe, dzienne, jakieś inne dodatkowe, które są. No robicie wszystkie zadania, plus właśnie jeśli mogę polecić, jeśli macie taką możliwość, to Bot Lobbies bardzo pomaga i w robieniu zadań, i w ogólnie zdobywaniu też powiedzmy dodatkowego expa, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę na tym opiera się Battle Royale. Dalej. Przejdźmy sobie może na dzieło Epic. Dalej mamy reaktywację. Przyznam się szczerze, ja reaktywacji nie grałem. Nie odpalałem jej. Nie używałem jej do XP-nia, ale jest ona dobrym również rozwiązaniem. Ponieważ poza tym, że macie tutaj zadania dzienne, to dodatkowo macie również Playtime XP, czyli dostajecie expa za czas spędzony w grach reaktywacji. Więc reaktywacja też jest spoko trybem do XP-nia. Lego jest fenomenalnym trybem do XP-nia. Kiedyś tego expa było 30 tysięcy, teraz jest go... Kiedyś w LEGO dostawało się 30 tysięcy expa za 15 minut spędzone, teraz dostaje się 38 bądź 39. Nie wiem od czego to zależy, raz dostawałem tak, raz dostawałem tak. No ogólnie, naprawdę to co
Lego naprawdę jest moim zdaniem najtrudniejsze, no to przełamać się, żeby trochę czasu w tym Lego spędzić. Szczególnie jeśli was ten tryb nie bawi. A nie oszukujmy się, ten tryb to jest nudny jak flaki z olejem. Aczkolwiek ile ja z nim spędziłem? Łącznie z 1,5 godziny będzie. Więc Lego, bardzo dobry tryb do wbijania, ale tak jak mówię, trzeba się do tego przekonać. Rocket Racing, jeżeli ktokolwiek z was nie używał Rocket Racing do expienia, to nic nie straciliście. Taka jest prawda, ponieważ no dobra, no są tu niby te zadania tygodniowe, ale są te zadania dzienne, które tak naprawdę są chyba głównym tutaj sposobem zdobywania expa. No ale nie oszukujmy się, zadania w trybie rankingowym są upierdliwe, trudne, nawet bym powiedział. I to, ile musicie włożyć w ten tryb w porównaniu z nagrodą, jaką dostajecie, to jest śmiech na sali, bo maksymalnie możecie stąd wyciągnąć 69 tysięcy expa dziennie. Więc to nawet nie jest cały poziom. No niestety na Lego pełne awczenie nie działa, ale jeśli macie kontroler, to załóżcie se gumkę, wtedy będzie działało na analogi, a na komputerze podobno działają różnego rodzaju autoklikery. Podobno działają. Podobno. Więc tak jak mówię, Rocket Racing można totalnie olać, totalnie sobie ten tryb odpuścić. Nie jest to warte waszego zachodu, żeby dostać naprawdę ochłapy. Festiwal. W festiwalu bardzo dużo czasu spędziłem. Z 2-3 godziny w festiwalu spędziłem. To jest na tej samej zasadzie co Lego. Za spędzony czas dostajecie expa. I w festiwalu niestety nie działa żaden awk. Ani pełne awczenie, ani jakieś autoklikery, ani nic takiego. Więc tutaj jedynie pozostaje granie. Ale no dla mnie na przykład jest to fajny tryb. Ja lubię sobie wejść, pograć, połamać palce. Tak jak ostatnio przez pół godziny siedziałem i próbowałem wymaksować piosenkę od Karol G. No w sumie chyba mogę się pochwalić, że jak widzicie, już nie mam zakładki podkręćmy trudność. Właśnie dlatego ją maksowałem. Więc festiwal, bardzo dobry tryb do expienia. Ratowanie świata, bardzo dobry tryb, ale musicie lubić ten tryb. No i musicie mieć do niego dostęp, tak? Bo niestety jest płatne. Ale musicie naprawdę lubić ten tryb, musicie naprawdę lubić tą rozgrywkę. Bo dla mnie to jest dramat i nie dziwię się, że musieli stworzyć Battle Royale, żeby ta gra przeżyła. Bo bez tego to ta gra już by dawno umarła. Nie oszukujmy się. Więc to jest ratowanie świata. No i jest tryb kreatywny. Który jest naprawdę głównym winowajcą. Bo przyznam się zupełnie szczerze. Ostatni raz z trybu kreatywnego korzystałem w rozdziale czwartym. Od początku rozdziału piątego ani razu nie korzystałem z trybu kreatywnego, gdyż iż otóż po prostu ten exp zdobywany albo był niesatysfakcjonujący dla mnie, albo w ogóle te mapy nie działały. Więc odpuściłem sobie to, ale tym razem w tym sezonie odkryłem 3 mapy w sumie, na której nawet fajnie to działa, i podzielę się z wami tymi mapami.
Nie są to oczywiście moje mapy, ale pokażę wam, jak te mapy wyglądają, jak działają, co trzeba dokładnie na nich zrobić. Zaczniemy sobie od tej. Gdybym miał zrobić takie top 3 tych map, to ta mapa byłaby na miejscu trzecim, ta byłaby na miejscu drugim, a ta na miejscu pierwszym, więc tak sobie polecimy. Zaczniemy od Tower Tycoon. Tu jest kod wyspy, jakby ktoś chciał sobie ją sprawdzić. Wchodzimy. Ja wchodzę. No właśnie. Możecie wejść prywatnie. Nie musicie się pobrać z randomami. Dobra. Weźmy ruchom. No dam wszystkie kody do tych trzech map do opisu. No to o tym właśnie mówię, że dam wszystkie kody. Dobra, więc władowujecie się na mapę. Jeszcze raz, tu jest ta mapa. Tu jest kod Tower Tycoon. Tu jest kod. Twórca FRA 373. I co robicie? Po pierwsze, przejmujecie tą strefę. Tutaj na środku. Kiedy już ją przejmiecie, to udajecie się tutaj na wprost. Wchodzicie do tego zielonego przycisku i zakupujecie swój jakby no taki ala budynek. Teraz musicie wejść i zakupić kilka pierwszych rzeczy. Kupujecie biurko recepcyjne, recepcjonistę. Proszę, kasy. Innego recepcjonistę. Kupimy może takie biurko. No ogólnie wygląda tak, że kupujecie te kilka rzeczy. I teraz możecie się teoretycznie wrócić do tego kółka na środku. I stojąc w nim będziecie zdobywać expa. Ale szczerze, no jak widzicie, wartości są średnie. No wartości są średnie. Druga opcja jest też taka, że możecie dalej rozbudowywać sobie tutaj ten swój hotel, czy co tam jest. I za każde ukończone piętro dostajecie dużą ilość expa. Chcę ukończyć pierwsze piętro może. Dzięki. Dywan. No bo nie trwa. Tego się nowa. Jest przez mnie nie zmiana. Bo nie masz to numer, będzie dosyć swojej. Swojego zamierzenia. Jak się dostajecie, zakup. Nie powinien być dostaniecie za. Będzie piętra. Przez diament, będzie dostaniecie. Kilka diamentów. Tam niektóre rzeczy trzeba mieć diamenty. Top, karpet. Kule, karpet. Nie ma, nie możecie dostaniecie, tylko właśnie teraz samczyny. No to też jest sprawa, że końca. Końca i ma się ochotę jeszcze pobić. Lepiej, że się sobie mogli. Nie chcę paraliżować, żeby tak nie zaczynają, bo miałem jej jedzuba. Mam jeszcze trzeba. Pójdę do sensu. Przesunąć piętro. Gaming, dobra. Piętro rozbione. Windows. Windows zakupmy. Kończymy kodek. Okej, kodek mamy. Kony. Zresztą ten nam się nie kraczy. Kody. Rodzenia. Linie parkingowe. Załaduję kasa. O, i widzicie, dostałem 12600 za ukończenie poziomu. Teraz mogę podejść tu za 1000 wykupić kolejny poziom i tak kolejne poziomy robić. Chyba za kolejne poziomy jest tego expa też więcej, no ale no sami widzicie, że jest to... No dużo czasu się traci, jest to nużące.
Dlatego ja tej mapy aż tak bardzo nie lubię jej. Muzyka, dobrze. I ogólnie też to jest fajne, jak pierwszy raz robicie mapę kreatywną danego dnia, to tutaj macie jeszcze te odkrycia dnia. Zdobywacie jeszcze dodatkowego expa. Też spoko. Wejdźmy na drugą mapę. Czyli TikToker Tycoon. The Girl Is Studio. To jest kod wyspy. Ponownie prywatna, wchodzimy. Czasy ładowania. Uruchamiamy. TikToker Tycoon. Teraz co musicie zrobić? Wchodzicie w Start Tycoon. Buduje się wasza działka. I zaczynacie kupować po kolei rzeczy. Powiem wam, do czego musicie dojść. Ostatecznie. Kupujecie miejsce do nagrywania filmów. Okej, fajnie, że mi jeszcze laguje, dobra. Kupujecie komputer za free. Kupujecie dropper. No. Halo. Aha. Kupujecie dropper, który jak tylko go kupicie, no to widzicie, że zaczyna wam generować automatycznie kasa. Ja mogę coś tu zrobić. Ale... Okej. Czekajcie chwilę. Chcecie też nagrać wideo. Notkę zrobi. Coś. Tak, też dostajecie kasę. Kupujecie kolejny dropper. Więcej kasy dostajecie. Kupujecie garden. Ogólnie to, co jest fajne, wam pokazuje czałka po kolei, co powiedzmy macie w jakiej kolejności kupować. Kupujecie Doors, Agent. No, używam haków, wydało się. I teraz kupujecie tak. Pierwsze, kupujecie Money Farm. Kupujecie taką oto skrzyneczkę. I kupujecie Grajmy wideo. Okej. Kupujecie arsenał. Arsenału wybieracie bojowy pistolet. Widzicie, on ma nieskończoność amunicji. Stajecie przy skrzyni i strzelacie do niej. A jak widzicie, tutaj już ten exp leci lepiej. Niż na tamtej mapie. No i tak sobie nabijacie, nabijacie. Stoicie, nabijacie. I to, co mi się na tej mapie nie podoba, to właśnie ją w moich oczach dyskwalifikuje. To jest, załóżmy taką sytuację, że sobie stoicie, strzelacie, strzelacie i nagle nie wyskakuje wam te powiadomienie właśnie o wpadającym w expie. Patrzycie sobie, że ten ex wam w ogóle nie wpada. No może się coś takiego zdarzyć. Nie wiem, od czego to w sumie zależy.
że po prostu w pewnym momencie jakby przestaje wam przyznawać expa, pomimo tego, że nie doszliście jeszcze do górnej granicy expa na dany dzień, no to w tym momencie musicie wyjść z tej mapy, wejść jeszcze raz, ponownie wszystko wykupić aż do tego momentu. No, jest to trochę czasochłonne. Tak. Ale ogólnie właśnie to na tym polega ta mapa. Zablokować tą skrzynię, ten arsenał i po prostu strzelać w tą skrzynię. Ale tak jak mówię, pokażę wam teraz tą trzecią mapę. Ona jest nie, o wiele lepsza. Dobra, więc wchodzimy na mapę numer 3, czyli Custom Cars Tycoon. To mapa stworzona przez tą samą osobę, która stworzyła TikToker Tycoon. Tutaj kod wyspy. Ponownie jak ktoś chce. Teraz, ale tak jak mówię, będzie film. W filmie też tam będą te kody i tak dalej. No. Wybieramy ponownie prywatna. Wchodzimy. Dobra, więc jesteśmy na mapie. Uruchamiamy. Uruchamiamy. I ponownie, tak jak na poprzedniej mapie, wchodzimy najpierw w Start Tycoon. Dostajemy nasz plac budowy. No i ponownie po kolei odblokowujemy rzeczy. Kupujemy auto. O, dostaliśmy auto burgera. Kto oglądał SpongeBoba, ten wie, o co chodzi. Teraz idziemy tu, kupujemy ścieżkę. Tu już mamy skrzynkę, ale ta skrzynka nas nie interesuje. Kupujemy dropper. Zapamiętujemy położenie tego przycisku, bo on będzie bardzo potrzebny. Czekamy, aż wpadnie nam kasa. Kupujemy kolejny dropper. Teraz idziemy tu. Kupujemy ścieżkę z drugiej strony. 150. Wpadnie. Tyk. Teraz czekamy na Chop Shop, żeby kupić. Tu już mamy naszą skrzynkę. Ale my musimy właśnie wcześniej coś. O, czekamy. Kupujemy Chop Shop. Jego. Teraz musimy jeszcze wykupić Car Shop za 450. Wiecie. Próbuję trochę przyspieszyć. Ale tutaj też już trochę tego expa wpada. Dobra. Kupujemy Car Shop. I z Car Shopu bierzemy 5 palników naprawczych. Oczywiście. Zbieramy. A mamy. I ponownie ustawiamy się przy skrzyni. I polimy ją! No i jak widzicie, podobnie jak wcześniej, exp pada, pada go nawet dużo, właśnie jest to różnie, 3000 on w pewnych momentach spada ta wartość, w pewnych momentach wzrasta ta wartość, nie pytajcie się mnie od czego to zależy, ja nie jestem freakiem kreatywnym, proszę bardzo, pierwszy poziom. No i to co też jest fajne, właśnie jak się jedna pochodnia skończy, to od razu wam przerzuca na drugą. No i tak sobie stoicie, zużywacie te pochodnie.
Patrzycie, jak ten exp wam wpada. Jedynie co, no to wiadomo, musicie trzymać cały czas przycisk, żeby atakować, tak? Niestety nie są to mapy na totalny AFK. Ja już się z tymi mapami totalnie poddałem. Tak jak mówię, wszystkie, które znajdowałem, nie działały, więc stwierdziłem walić to. No i tak sobie stoicie, palicie. No i teraz, czym ta mapa jest lepsza od tamtej? No więc załóżmy, stoicie sobie tak, tak, palicie tą skrzynię. Palicie, palicie. No i w pewnym momencie ponownie przestaje wam ten X wpadać, nie wyświetla wam się to. Widzicie, że tutaj wam nie wzrasta ten pasek i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie wychodzić z gry, tylko podchodzicie tutaj. Przełączacie przełącznik. Wracacie do skrzyni. I ponownie ją palicie. I X dalej wam będzie wpadał. I znowu, jak się skończy, wracacie do przycisku, znowu go przełączacie i znowu wam będzie wpadało. I tak, aż osiągniecie dzienny limit. I według mnie to jest wystarczający plus tej mapy, żeby po prostu wybrać tą mapę zamiast tamtej. Fakt tego, że wchodzicie na tą mapę raz i siedzicie na niej, aż nie osiągniecie limitu. No i tak jak mówię, momentami ten exp będzie spadał. W pewnym momentach będzie rosnął, będziecie więcej go zdobywać. A teraz się skończyło, to znowu podchodzimy, znowu zabieramy 5 palników. No i tak jak mówię, tak siedzicie, aż nie osiągniecie limitu, no albo aż nie osiągniecie, powiedzmy tam, poziomu, który chcecie, nie? Chociaż wiadomo, że najlepiej jest wykorzystywać pełny max, że tak powiem. A mamy 5. No i wracamy. W ogóle z takich moich gdzieś tam obserwacji to zauważyłem, że takim jednym momentem, gdzie ten exp, ta ilość tego expa wzrastała, to był na przykład momenty, gdzie na przykład robiłem coś takiego, że na przykład stawałem, altstabowałem, nie wiem, coś tam robiłem sobie w międzyczasie w internecie i nie wiem, 5-10 minut wracałem do gry, dopiero zacząłem palić i nagle właśnie zaczęło tego expa wpadać więcej. Więc możliwe, że gdzieś tam z czasem, jak nic nie robicie na wyspie, to wzrasta, ale tak jak mówię, nie mam stuprocentowej pewności, że to tak działa. No i tak naprawdę to jest tyle. Więc tak jak mówię, ja przez cały ten czas siedziałem właśnie albo tu na tej mapie, czy ogólnie na tych trzech mapach, z czego najwięcej na tej, albo na festiwalu, no albo tam te godzinę, półtorej godziny na Lego, no plus zadania dzienne robiłem i tyle. I 105 poziom nabiłem. Więc nie jest to nic trudnego, nie jest to nic wymagającego. No wiadomo, trochę czasu trzeba poświęcić. Nie zrobi się tego od tak stryknięciem palcem. No ale na pewno nie jest to siedzenie po kiwie ile godzin.